Siemano, z tej strony Przemysław Wołoszyn, kanał Wołoszyn Team. Zacznijmy sobie od podstaw. Kim jesteśmy i czym zajmuje się nasza firma? Więc tak, jesteśmy razem z moją żoną Urszulą czynnymi zawodnikami i trenerami personalnymi, a także online. Jeśli chodzi o treningi personalne, powoli już odchodzimy od tego, z racji takiej, że chcieliśmy się zająć po prostu jedną rzeczą, ale konkretnie, czyli prowadzeniem online, przez internet. Prowadzimy ludzi już od dobrych kilku lat. Wcześniej prowadziliśmy to na zasadzie amatorskiej. W chwili obecnej prowadzimy to już profesjonalnie i staramy się to robić najlepiej, jak tylko umiemy. Jesteśmy też czynnymi zawodnikami, o tym też będzie między innymi dzisiejszy temat, czyli temat przygotowania naszego do zawodów. Co mogę Wam więcej powiedzieć? Jeśli chodzi o to, o czym będą filmiki. Filmiki będą tematyczne, tak? Musicie tutaj zostawiać swoje interakcje, komentarze, polubienia, czyli te łapeczki w górę, subskrypcje, wyświetlenia. Jeśli będzie tego, powiedzmy, tam jakaś średnia ilość, to po prostu będziemy tego nagrywać więcej, bo będziemy widzieć, że Wam się to podoba. Jak Wam się nie będzie podobać, to ten filmik będzie po prostu pierwszym i ostatnim. Tak, filmiki będą na bardzo różne tematy. Robiliśmy ankietę na Instagramie, gdzie odpowiedzieliście nam, że chcielibyście zobaczyć, tak, tutaj sobie zapisałem, trening w domu, jak skoncentrować się na celach i nie zbaczać z obranego kursu. Dobra rozgrzewka, omówienie każdej z kategorii kulturystyki, parametrów klasyfikacji i tym podobne. Najczęściej popełniane błędy na siłowni, no i też nasze przygotowanie do zawodów. Filmiki będą też na różne inne tematy, będziecie to wpisywać w komentarzach. Jeśli będzie Was interesować bardzo jakiś temat, to będziemy go po prostu opisywać. Dzisiaj akurat jestem sam, ale kolejne filmiki będę nagrywać z Urszulą. Więc tutaj już zależy tylko od Was, czy te kolejne filmiki będą. Będą też z czasem filmiki instruktażowe na temat, jak wykonywać poprawnie ćwiczenia na siłowni, po to, żebyście wykonywali je poprawnie technicznie, nie zrobili sobie krzywdy, a także mogli sobie zobaczyć, jakie błędy popełniacie, no i wyciągnąć z tych ćwiczeń 100%, a nie tak naprawdę tam 50% czy nawet mniej, bo wtedy nie ma to najmniejszego sensu, a chcielibyśmy, żebyście ćwiczyli po prostu poprawnie. Co Wam więcej możemy powiedzieć? Tak, prowadzimy ludzi już od dobrych kilku lat. Mamy mnóstwo przemian, mnóstwo nowych osób, prowadzimy także zawodników i zawodniczki do zawodów w sportach sylwetkowych, prowadzimy także normalnych ludzi, tak, normalnych, dziwnie to zabrzmiało, aczkolwiek chodzi tutaj o laików typowych, którzy przychodzą na siłownię i chcieliby coś zrobić ze swoją sylwetką. Co Wam więcej jeszcze mogę powiedzieć? Na dole będziecie mieli oczywiście wpisane te tematy, na które byście chcieli, znaczy, które moglibyście zaproponować nam w kolejnym filmiku. Do tego na dole dostaniecie link do naszego fanpage'u na Facebooku, a także na Instagramie. Będziecie sobie mogli wejść, zobaczyć nasze przemiany, czy moją przemianę, czy Uli przemianę, czy naszych podopiecznych przemiany. Niestety już nie piszemy ciekawych rzeczy, ciekawych postów na różne tematy, z racji takiej, że po prostu interakcje były zbyt małe i po prostu zaprzestaliśmy to robić, tak? Musicie się bardziej postarać, gdyż zawsze to mówiłem, to jest darmowa wiedza dla Was, tak? My musieliśmy za nią płacić, chodzić na różne szkolenia, chodzić na różne kursy, płacić za to, a Wy macie to tak naprawdę za darmo. Więc, no mówiąc wprost, no, uszanujcie to i zostawcie jakiekolwiek komentarze, czy polubienia, czy udostępnienia, cokolwiek w tym stylu, a będzie tego o wiele więcej. Coś na temat przygotowań do zawodów. Mogę powiedzieć to w prosty sposób. Start mamy za 3,5 tygodnia na Festiwalu Sportów Sylwetkowych w
w Warszawie, organizowanych przez pana Roberta Piotrkowicza. Będzie to federacja NPC, tak? Nowa federacja wchodząca do Polski. Co więcej, jest to trzydniowy festiwal od 22 do 24 lutego. Jeśli chodzi o moją formę, osobiście już jestem praktycznie gotowy. Zostało tylko się odwodnić, jeszcze może odrobinkę tego smalcu, że jeśli coś tam jeszcze zostało dociąć pod sam koniec, przez 2 tygodnie, później już ostatni tydzień, to już taki peak week zostaje, tylko przygotowanie. Obecnie nie schodzę z kalorii w ogóle, mam dzień wysokich węglowodanów, gdzie jem 700 gram, mam takich dni 3 w tygodniu, 2 dni, gdzie jem 500 gram węglowodanów i 2 dni, gdzie jem nisko węglowodany, czyli 300 gram. Białko, podaż białka jest 400 gram codziennie, każdego dnia, do tego tłuszczy mam 60, w dzień nietreningowy mam 80, dlatego że jest troszeczkę mniej kalorii. Kardio kręcę 4 razy w tygodniu, interwał 20 minut, 15 minut plus 5 minut swobodnego takiego cooldown, uspokojenia się. I do tego dochodzi jeszcze 20 minut codziennie na wieczór takiego bardzo spokojnego tempa, żeby troszeczkę tylko zwiększyć ilość spalanych kalorii dziennych. Co więcej, obserwujcie nasz kanał, subskrybujcie go. Dawajcie łapeczki w górę, komentujcie, będzie takich filmików dużo więcej, będą one już tematyczne, to jest taki filmik bardziej wprowadzający, żeby sprawdzić, czy w ogóle Was coś takiego interesuje, jak Was będzie interesować, no to bardzo fajnie, będziemy tego nagrywać sporo więcej, będziemy też nagrywać na siłowni, będziemy robić relacje z zawodów, będziemy robić relacje z przygotowań, relacje z prowadzenia naszych podopiecznych, tak? Wszystko jest zależne od Was, czy będziecie coś takiego chcieli, czy nie. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam.